Hala Leszka Blanika jest już na ukończeniu. Na widowni znajdzie się około 200 miejsc. To obiekt głównie treningowy, ale dzięki wymiarom zgodnym z wytycznymi Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej będzie można tam organizować zawody sportowe. No jesteśmy w tej chwili na już etapie końcowym. Tak, tutaj obiekt został oddany, jeżeli chodzi o te kwestie budowlane. W tej chwili jesteśmy jako uczelnia na etapie zamówienia sprzętu sportowego. To jest bardzo duży sprzęt, bo też gimnastyka zrzesza bardzo różnorodne dyscypliny sportu związane z gimnastyką i akrobatyką, bo to mamy przecież gimnastykę sportową mężczyzn, kobiet, gimnastykę artystyczną, gimnastykę akrobatyczną, czyli akrobatykę, w którą wchodzą batuty, trampoliny, ścieżka akrobatyczna, piramidy, w związku z tym oprócz tego mamy jeszcze fitness, aerobik, taniec sportowy, więc jest troszeczkę tych dyscyplin, które na tym obiekcie mają się mieścić. Mamy również kilka klubów gimnastycznych w Gdańsku, bo jest AZS, AWF jest Gdańsk, sekcja gimnastyki, jest MKS Gdańsk, jest Szkoły Mistrzostwa Sportowego, mają tutaj zmieścić się również ośrodki szkolenia Polskiego Związku Gimnastycznego w zakresie gimnastyki sportowej mężczyzn, kobiet i artystycznej, więc dodatkowo idziemy w kierunku organizacji przede wszystkim grupowań w klubów sportowych, gimnastycznych i nie tylko. No i również przede wszystkim też zgrupowania zagraniczne, na które się bardzo mocno nastawiamy i to jest kierunek, który chcemy obrać, więc mam nadzieję, że ten obiekt będzie żył. Ma do tego bardzo duże możliwości, również przykrycia dołów z gąbkami powodują, że ten obiekt może być wykorzystywany nie tylko do celów sportowych, ale również do celów komercyjnych. Myślę, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie, w momencie teraz poukładania tych klocków, żeby ten obiekt zaczął funkcjonować i żyć. I myślę, że ten pierwszy rok na pewno nie będzie łatwy, będzie trudny, bo trzeba będzie te wszystkie klocki z sobą jakoś synchronizować, poukładać, ale myślę, że to jest obiekt, który naprawdę będzie tutaj dumą dla naszej uczelni. Wstępnie mogę podać, że planowane jest otwarcie podczas Festiwalu Sportów Gimnastycznych, czyli Mistrzostwa Polski właśnie we wszystkich dyscyplinach sportu gimnastycznego i dodatkowo mamy jeszcze w planie dwa mecze międzypaństwowe już na tym obiekcie, jeden w połowie lipca z Norwegami, drugi pod koniec lipca z Białorusinami, ponieważ w sierpniu wyjeżdżamy na Mistrzostwa Europy.